1 maja, tu gorąco jak na tocach w FIFA. Lecimy. Siema wszystkim, jestem Miłosz, kanał ATM FIFA. Witam w najnowszym odcinku na kanale. I co? Stało się. Mamy 1 maja. Event TOTS wystartował w zasadzie w piątek o godzinie 19. W momencie nagrywania tego materiału jest niedziela. I co? Przedstawimy wam nasze paczki i trafy, które zachowaliśmy na ten event na piątek. I wypadło całkiem sporo ciekawych kart. Aczkolwiek nie każdemu posypało, ale to zobaczycie sami. Zapraszam do oglądania i co? Smacznej kawusi, jeżeli coś pijecie, i zapraszam. Dobra, mamy piątek, godzina 19. I co, lecimy zobaczyć najpierw, jakie totsy wyszły, bo nawet się nie orientowałem, przyznam się wam, jakie karty wyszły. Mamy na pewno tots community. O, pięknie. Mamy, jak widzicie, Suareza, Zachę. O, oprócz tego pięknie, mamy jeszcze totsy Eredivisie, więc też fajna sprawa. I co, myślę, że mało będzie drogich kartek na razie do trafienia, bo wszystko pójdzie w dół zaraz na starcie. Ale no co, lecimy, mamy 4 paczki, więc lecimy z pierwszą paczką. A już w pierwszej paczce mamy... Co jest? Mamy pierwszą kartę TOTS. I... Nie mam pytań, nie mam pytań. W ogóle ciekawe, ile kosztuje ten Gnabry, ale... Mamy to, widzowie. Powiem wam, że nie spodziewałem się tego. O, oprócz tego jeszcze mamy Informa, więc... Nie no, kurde. Paczka na pewno na plus, nawet nie wiem, skąd mam te paczki. Przyznam się wam, że... kurczę, mogłem sprawdzić, ile kosztuje ten Gnabry. Oprócz tego jeszcze 3 inne paczki, ale powiem wam, że... no, u mnie z tym graniem, wiecie, jest tak... Tak sobie. Kiedy mam czas, to się zagra, kiedy się nie ma czasu, no to... To się nie ma czasu po prostu. Ale co, no... Jakoś te paczki uzbierałem. Te dwie to w ogóle nie wiem, skąd mam. Słyszałem, że właśnie te dwie paczki dostaliśmy chyba od EA. I je chyba każdy gracz dostawał, więc sprawdźmy. 85+. Mamy walkout, ale... Okej, Karim Benzema. Najlepszy gracz na świecie. No i... Co, no nada się tylko pod przepałkę, no, no nie ma co się oszukiwać. Ale no dobra, została nam jeszcze jedna paczka. Otwieramy ją. I co? Zaraz przejdziemy pewnie do chłopaków. No, w tej parce to również Portugalia, Cristiano Ronaldo. Nie, nie, nie. Nie ten Manchester. No i co? Lecimy zaraz pewnie do chłopaków, bo ode mnie to już tyle. I tak, wielki podziw, że udało się tego jednego totsa trafić. I trzymajcie się. Siemaneczko, moi drodzy. Generalnie nie wiem, kto nagrał wstęp do tego odcinka, bo nagrywam to przed wstępem. Nie wiem, czy ja nagrywam ten wstęp, czy ja się z wami witałem, więc jeżeli się witałem, to okej, a jeżeli się jeszcze nie witałem, to siema. I generalnie myślę sobie, przejdziemy sobie od razu do FIFA. Dobra, moi drodzy. Także będziemy sobie po prostu lecieć. Myślę, że tak w miarę jedna po drugiej. Paczek się trochę uzbierało, a co ciekawe, bo teraz był ten tak jakby okres przygotowawczy, coś takiego do tych totsów, które pojawiły się wczoraj, sobota 30 kwietnia, kiedy to nagrywam. Także totsy pojawiły się wczoraj i to są moje pierwsze paczki na Team of the Season. Nie otwierałem jeszcze nic. Wczoraj nie miałem w ogóle, nie było mnie w domu, nie miałem jak otworzyć tych paczek w ogóle do FIFA. Nie chciałem tego robić tak na szybko. Chciałem, żeby to po prostu wszystko ładnie, schludnie, najlepiej właśnie na odcinek było otwierane. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że właśnie mimo, że to był ten okres przygotowawczy, ten tydzień, to ja w ogóle w tym nie brałem w zasadzie udziału. A teraz możecie powiedzieć, hej, jak nie brałeś udziału, skoro masz 40 paczek, coś tam. No i właśnie nie wiem, skąd te paczki się uzbierały. Mamy ekrany tylko, okej, nieważne. Naprawdę nie wiem, skąd te paczki się uzbierały, bo w FIFA grałem sobie właśnie też nie jakoś dużo. To był taki właśnie tydzień takiego odpoczynku może? Takiego, żeby złapać ten vibe taki, co nie? I klimacik z powrotem FIFA, żeby po prostu mi się wewnętrznie zachciało tej FIFA. I powiem szczerze, nawet podziałało, bo...
chce mi się w tą FIFA teraz trochę właśnie pograć, tych toców zebrać, pierwszego toca trafić, trafić czerwonego Zawód Champions jakiegoś. A właśnie, a propos czerwonych Zawód Champions, zrobimy z tego po prostu oddzielny materiał, tak żeśmy zadecydowali z właśnie Statkiem i Miłoszem, że po prostu zrobimy z tego oddzielny film. Po prostu same nagrody za Food Champions, mam nadzieję, że będą właśnie dobre. Taki oddzielny, a tutaj są po prostu paczuszki, takie ogólne paczuszki, wielki opening na Team of the Season. W sensie ten odcinek, który widzicie w tej chwili. Na ten moment wygląda to po prostu tragicznie, ale to na razie chill. Na razie są te paczki typu gówniane, więc nic na nich nie liczę. Także podsumowując moją myśl, którą zacząłem, nie wiem czy w końcu dokończyłem. Niby nie grałem w FIFA w ogóle, pojedyncze mecze, żeby tam mieć 4 winy do Rivals i inne takie, a jednak się czegoś uzbierało, tak? Nagrody z zeszłego tygodnia za Food Champions, jakieś ważne mecze, coś takiego, nie? A, zrobiłem po drodze ikonę, tutaj macie screen. Co ciekawe, mamy tutaj nagrody za drafta. Gdzieś tu są nagrody za drafta, nie jednego drafta. Zagrałem kilka draftów w tym tygodniu, tak... Kiedy? Wczoraj? Wczoraj kiedy to Wczoraj kiedy... Któregoś dnia zagrałem kilka draftów sobie. I jeden draft siadł. I go wygrałem. I tutaj macie moją reakcję i odbiór nagród. Mamy to, moi drodzy. Wygrałem. Wygrałem drafta, a vamos, kurde. Słuchajcie, dostanę gówniane paczki, ja o tym wiem, bo za drafta nie da się wyjść na plus. Ja mam w to wywalone, ale wiecie co jest piękne? Ta satysfakcja. 5-3, 5-2, 6-4 i spocone 1-0 w 85 z wolnego strzeliłem. My tutaj gadu, mamy pierwszy walkout, w którym jest Luka Modric, co prawda nie jest to Team of the Season, ale jest to przyjemny traf, w dodatku wymienny, także źle na tym na pewno nie wyjdziemy. Kolejna paczka z overallem 82 co najmniej, może tutaj Team of the Season, nie, ale jest kolejny walkout. I będzie to nie kto inny jak Goretzka. Okej. Mieszana paczka piłkarzy premium. To nie jest jakaś wyborna paczka, ale... Może... Mamy walkout, także jest okej. Chiellini. Nawet ile. Dobra, przypadkiem otworzyłem paczkę 83+, i czy tutaj? Ej, nie, serio. Jeżeli nie trafię nawet najgorszego Team of the Season z tych wszystkich paczek, to po prostu... Ej, skąd ja to mam? Rzadki piłkarz 8-5, rzadki piłkarz 8-5, co jest grane? Ja nie wiedziałem, że takie... Dobra, ej, nieważne, trzeba trochę nakręcić to, bo otworzyłem 27 paczek i nie trafiłem nic. Także rzadki piłkarz 85, to jest ten moment. Że nie wiem co, dlatego otworzymy drugą. Jeżeli tej drugiej nie będzie, to nie wiem. I nie będzie, nawet walkoutu. Okej, ej, powiem szczerze, nie podoba mi się to.
Walkout in form? Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? Jakby, okej, okay, ale po co? Osiu, kochana. Więcej was matka nie miała. Fajnie by było zagrać grywalnym Suarezem. No ale najwyżej co, na koniec FIFA może, albo sobie go kupię po prostu. A my tutaj mamy walkout znowu, Mahrez. Okej. Okay. No i ostatnia. Ostatnia paczka z tych, które jakimś cudem udało się nazbierać. Także, nie wiem. Otwórzmy, po prostu otwórzmy tą paczkę. O cholera, jak to mocno uderzyło. U mnie piątek, godzina 20:30. Ja właśnie wróciłem z Orlika, na którym Amadeusz i Miłosz niestety nie mogli się pojawić. Więc lecimy z pierwszą paczką na wielki opening Team of the Season Community. W pierwszej paczce nie mamy nic konkretnego. Nie przedłużając, lecimy z kolejną paczką, w której zobaczymy, miejmy nadzieję, kartę Team of the Season. Jest Walkout. Jest to Anglii, jest to Raheem Sterling. On kilka informów dostał, ale... Ciężko mi określić, czy grał on na tyle dobrze, żeby znaleźć się w drużynie sezonu Premier League, ale na pewno jest to bardzo fajny fuder, jeżeli chodzi o przyszłe SBC. My przechodzimy do następnej paczki, w której ocena 83 powinna nas przywitać. I mamy tu informa, a informy są na wagę złota. Jest to Nick Pope, no on do drużyny sezonu raczej się nie dostanie. Miał on... O, Lukaku! Następne paczki 85 plus przed nami. No i zobaczymy, co one nam przyniosą. Miejmy nadzieję, że będą tu karty Team of the Season, bo są to naprawdę potężne paczki. Najwidoczniej fart się dzisiaj mnie nie trzyma. Otwieramy drugą taką paczkę, której również nie ma nawet walkout. Miejmy nadzieję, że kolejna przyniesie coś ciekawego, bo jest to trzech napastników 83+. I mamy w niej... Tak! Pierwsza karta Team of the Season. Jest to Karim Adeyemi. Jego cena na pewno nie jest jakaś wysoka ze względu na ligę, w jakiej gra. Aczkolwiek sądzę, że będzie to około 50 000 ze względu na jego szybkość, bo będzie to dobry zawodnik na ławkę. A oprócz niego jeszcze Harry Kane, więc zdecydowanie idealna paczka rekompensująca nam dwie poprzednie. Lecimy z kolejnymi paczkami. Dwóch piłkarzy 86+. I tu gwarantowany walkout mamy. I jest to karta Team of the Season. Jest to Mazraoui. W sumie cieszę się, że go trafiłem, bo łączony jest bardzo mocno z Bayernem Monachium, poza nim Marquinhos, więc ta paczka w sumie nie mogła być lepsza. Trafiliśmy kartę kolejną Team of the Season, jest to już nasza druga karta Team of the Season. No i tak, kolejną paczką, jaką sobie otworzymy, jest paczka 5 rzadkich piłkarzy 85+. Z tej paczki sądzę, że zrobimy sobie zaraz SBC o ikonę do wyboru. Tu prawdopodobnie już będzie karta Team of the Season i tak, jest to McGinn. No i cóż, przechodząc do kolejnej paczki, otwieramy ją i mamy tutaj, jest kolejna karta Team of the Season. Jest to ten sam McGinn. Jest tyle totsów teraz do trafienia, a ja akurat trafiam
duplikat. No cóż, obie karty są niewymienne, ale na pewno jakoś sobie spożytkuję tego Magdzina. Na dzisiaj to już by było wszystko, ale spokojnie, spokojnie. Tocy dopiero się zaczynają i wszystko dopiero się zaczyna rozkręcać, więc to nie koniec. Jeszcze wrócimy z materiałami tego typu i lepszymi. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i co? Zapraszamy po więcej. Łapkujcie, subujcie, trzymajcie się. No i cześć. Ja nie mogę starczyć tego stadionu na dworzu.